Witajcie moi kosmici. Dzisiaj będziemy komentować cudowny filmik o wpadkach i żartach na uczelni. Tak, wiem, że mój głos jest kobiecy mimo to, że jestem facetem, ale walić to. Zapraszam do oglądania. Ręczne chwile mogą spotkać każdego. Profesorów, studentów, a nawet panie woźne. Zobacz, jakie niezręczne sytuacje mogą się wydarzyć na uczelni w naszym nowym wideo. Kocham te interko. Czy wszedłeś do pomieszczenia, gdy jacyś nauczyciele potrzebowali chwili prywatności? Ups, chyba przeszkadzamy. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, to tylko podstawowa higiena. Co myślałeś, że to było? No właśnie, o czym ty myślałeś? Mam nadzieję, że nie o tym. Kiedy chcesz zostawić wiadomość na tablicy, upewnij się, że nie zostawiłeś kredy na rękach. Wtedy twoje nauczyciel to przegryw pozostanie anonimowe. Zakryję to uroczym rysunkiem z kredy. Proszę bardzo, serce o tutaj. Zaraz, przecież na tej tablicy nic nie widać. Więc jak to może być urocze? O, jak słodko, ktoś naprawdę lubi naszego psora. Tak, kochane psorze, bardzo cię lubimy, dlatego napisaliśmy ci, że jesteś przegrywem. A. O nie, czekaj. To wcale nie jest rozczulające. Kto to zrobił? Zdemaskuję cię, młody kryminalisto. Kreda na dłoniach to niezaprzeczalny dowód. Nie, nasz psorku, to wcale nie ja. To, że mam kredę na rękach, to wcale nie znaczy, że to ja. Lekcje WF-u są takie pobudzające. Tak długo... Dobra, nie będę wnikać, co ten chłopak ma za spodnie. Jeśli zdecydujesz się po cichu obejrzeć filmik na informatyce, sprawdź, czy słuchawki są odpowiednio podłączone. W przeciwnym wypadku cała klasa dowie się, co oglądasz. Co jest okej, jeśli twój filmik jest przyzwoity. A dlaczego ten filmik nie jest przyzwoity? Jeśli chłopak ogląda sobie gimnastykę dla mężczyzn, to niech sobie ogląda. Co za problem? Na naszej uczelni główna woźna pracuje od samego rana. Brawo. Widać, że ta kobieta nie marnuje czasu i umie zaangażować się do pracy. W przeciwieństwie do mnie. Wszystkie sale muszą być idealnie czyste. Ale to nie powstrzymuje profesora. Na pewno zostawi ślad w tej edukacyjnej placówce. Panie Cosinus, przyszedłem poprawić test. Czyje to są ślady? Ci studenci nie mają wstydu. Żadnych poprawek na dzisiaj. Musisz wymyć całą podłogę. Czy ty żyjesz na bagnie? Tak, żyję na bagnie, bo jestem szrekiem. Co, że widział pan ten bałagan? Zaraz, czy to nie są twoje ślady? Cóż, to się zdarza. Super. Jak uczeń wniesie błoto, to już dostaje karę, bo niby jest niższej rangi. A jak to zrobi nauczyciel, to już pani nie opierdziela, bo boi się stracić pracę. Rozciągamy się na WF-ie. Ktoś chyba nie golił nóg od zeszłego semestru. Matko, przecież widać, że tą nogę podłożył jakiś chłopak. Jeśli pochlapałeś się sosem podczas obiadu... To nie sos, tylko dżem truskawkowy albo malinowy. ...nie to wielką bitwę na jedzenie. A tak, odpalić jadalną broń. A no to super, już biegnę po jedzenie, czyli po moją amunicję. Okej, już mam moje żarcie. Ale wojna szybko się kończy, gdy pojawia się główny mediator. Teraz przegrani muszą zostać po zajęciach, żeby posprzątać. Wojna to wojna. Hej dziewczyny! Chcesz przekąskę? Nie, dzięki, jestem na zdrowej diecie. Tak, jestem na diecie i jestem chuda w przeciwieństwie do ciebie. Jeszcze miesiąc bez cukru. Wszystko zjedzone w kabinie. Moja głowa. Zjedzone w kabinie toaletowej zostaje w kabinie toaletowej. Święta racja. Gdy chcesz zrobić zdjęcie odpowiednich odpowiedzi, lepiej wyłącz dźwięk. Przecież każdy by zobaczył, że robisz zdjęcie, nawet gdyby dźwięk był wyłączony. Jeśli chcesz posprzątać swoją szafkę, skorzystaj z naszej rady. Miej dobrego cela. W przeciwnym wypadku woźna może się na ciebie nieźle pozłościć.
déjà vu. I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Ten niezręczny moment, gdy ty jedna nie zostałaś zaproszona na imprezę urodzinową. Hello darkness, my old friend. I tak nie chciałam iść. I tak sobie mów. Bardzo łatwo pomieszać takie same plecaki. Hej, tamten był mój. A co mi tam? Dokładnie walić to, bo co z tego, że zabrał ci plecak, w którym były twoje wszystkie rzeczy, które są ci potrzebne, nawet jeśli tam mógł być twój telefon. Koledzy w szatni raczej nie zrozumieją, skąd masz strój kąpielowy i bieliznę. Ten dźwięk mnie rozwala. Hej, Tin, spójrz na te fotki. Którą mam umieścić? Panie profesorze, ma pan drobne do automatu? Niestety nie mam żadnych monet. Wybacz. Uwaga, bo uwierzę. A to co? Wykryto złodzieja. To deszcz pieniędzy. Nieładnie kłamać. Wow, profesorze, taką dajesz lekcję swoim studentom? Chciałaś tylko wejść na zajęcia, ale przypadkiem uderzyłaś wielkie zło. Właśnie pokonałam wielkie zło. Zbliża się całus, na którego wszyscy czekaliśmy. Ale zdradziecki broku. Jest gotowy wszystko zepsuć. Fuj, całus nie był aż tak słaby. I to by było na tyle. Jeśli chcecie, abym coś skomentowała, to piszcie propozycje w komentarzach. Bajo.